People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man. People need love to make a good living, people need faith in a helping hand. Man has always wanted a woman by his side to keep him company. Uczestnicy, zawodnicy, witam wszystkich w imieniu Komitetu Organizacyjnego na honorowym starcie do całodobowego maratonu pod nazwą Świnoujście chodzi, biega i jeździ na rzecz wsparcia Ani Charkowskiej. I właśnie w tej chwili zapraszam Cię, Aniu, tutaj do nas. Panie Prezydencie, zapraszam także członków Komitetu, także poproszę Paweł, Wiesiu, Asia. Podejdźmy tutaj wszyscy bliżej. Pan Prezydent naszą akcję objął honorowym patronatem. Panie Prezydencie, poproszę o kilka ciepłych słów dla uczestników. Zapraszam do mikrofonu obok. Witam Państwa, dzień dobry bardzo. Cieszę się, że przy pięknej, słonecznej pogodzie realizuje się jakże wspaniały pomysł. Pomysł, aby właśnie poprzez sport pomóc sportmenkę, która jak godnie reprezentowała Świnoujście, zdobywając medale na Paralimpiadzie w Londynie, która dzisiaj jest w potrzebie, i właśnie sportowcy odpowiedzieli na ten apel. I dzisiejsza impreza, dzisiejszy 25-godzinny maraton, na pytanie dlaczego 25 godzin, 24, jest przesunięcie czasu i ta jedna godzina to właśnie to, co tracimy albo zyskujemy. Także przez 25 godzin będą biegli ci najmłodsi, ci trochę starsi, ci najstarsi biegli, aby w ramach biegu jak najwięcej pieniędzy nazbierać na to, aby wspomóc koleżankę, która jakże godnie reprezentowała również Polskę, ale również Świnoujście. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować organizatorom, że wpadli na tak wspaniały pomysł i zarazili tym pomysłem jakże wielu młodych i starszych sportowców. I gratuluję i Wam, organizatorzy, i uczestnikom, i tym widzom, którzy może przyłączą się i pobiegną choćby przez kawałek, niewielki odcinek do szkoły, do gimnazjum publicznego numer 2, tam na Orliku, właśnie przez 25 godzin będą biegli na zmianę oczywiście
zapraszam wybrać się na najodpowiedniejszą godzinę i również przyłączyć się do tej zabawy, ale jakże pożytecznej zabawy. Wsparcia pani Ani Hartkowskiej, która tutaj obok mnie stoi. Gratuluję i no życzę miłych wrażeń na tej sportowej rywalizacji. Na pewno jedno jest pewne. Wszyscy jesteście zwycięzcami i tego zwycięstwa wam gratuluję. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Niewątpliwie ze strony władz miasta mamy wsparcie. A teraz chciałbym przekazać mikrofon Ani, która jest dzisiaj z nami i kilka słów chciałaby do was skierować. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. No, kolejny raz się wzruszyłam, bo no, prawie wszystkie twarze tutaj znam. Z nimi trenowałam, trenuję przez wiele lat. Spotykam się na co dzień na ulicach mojego miasta. No i fajnie, że no, w takiej trudnej sytuacji, w której się znalazłam, udało się tutaj skrzyknąć, udało się dzięki takim wspaniałym osobom, które stoją tu obok mnie. Dziękuję pani Asiu, dziękuję klubom wszystkim i zawodnikom, którzy postanowili wesprzeć tą piękną dla mnie akcję. No i mam nadzieję, że jeszcze pewnie nie raz taka akcja powstanie, a ta ma ogromny zasięg, jest jednocześnie tu w Świnoujściu i w Londynie, czyli można powiedzieć międzynarodowy. No jest mi bardzo miło, że moje miasto rodzinne, gdzie no, zaczynałam się uczyć kolarstwa, w którym zdobyłam właśnie medale, pomogło mi w takiej trudnej chwili. Zdrowie moje jest już cały czas, z dnia na dzień jest lepiej. Operacja się udała, bo operował mnie najlepszy lekarz, jeden z najlepszych, no bo jest wielu dobrych, tak jak sportowców bardzo dobrych. Jeden z najlepszych na świecie lekarzy. Operacja, po operacji byłam rehabilitowana już 2 dni po, także nawet po 8, po 12 godzin dziennie, też również przez jednych z najlepszych, no i przez to troszeczkę drogich, przerastających mnie finansowo rehabilitantów, także zbieg taki nieszczęśliwy okoliczności, że szpital, który postanowił mi pomóc, zepsuła się klimatyzacja i szpital musiał wynająć w innym szpitalu salę operacyjną, co poniosło ogromne koszty razem z super nowoczesną operacją, gdzie mam wszczepiony w obojczyku implant, który jest zamiast więzadeł, trzyma mi tutaj, jest to elastyczny właśnie implant, który pozwolił mi 2 dni już po operacji, gdzie wydawało mi się, że nie potrafię podnieść głowy od poduszki, odlepić, pozwolił mi już rękę ćwiczyć i 17 dni po operacji ja już wystartowałam w Mistrzostwach Świata, zdobyłam 2 srebrne medale. W okropnym bólu, tak. Powiem, że do 2 tygodnie temu, gdy zdjęłam ten blak, no jeszcze mnie bardzo bolało, praktycznie do tego czasu nie spałam. Od 2 tygodni już śpię, czuję się normalnie, już to jest moja taka ręka, bo wcześniej czułam, jakby była ona osobno. Teraz jest to ręka i ja, teraz jesteśmy razem. No i w dodatku jeszcze ta ogromna siła tutaj właśnie tego przedsięwzięcia, gdy usłyszałam, co tu się szykuje dla mnie, specjalnie dla jednej malutkiej osoby ze Świnoujścia. Tyle osób się poświęciło swój czas, energię i jeszcze wsparło mnie finansowo, także wielu uczestników fizycznie też, także no takiej to mocy mi dało, że myślę, że ja już teraz no nawet ta niesamowita moja konkurentka Sara Storej z Anglii nie ma szans ze mną po takim czymś. Także dziękuję wszystkim serdecznie. I przepraszam, że tak rozgadałam. Ja chciałbym tylko podkreślić jedną ważną rzecz, że operacja się udała i pacjent żyje. Wiesław, jeszcze chwila dla ciebie. Aniu, ponieważ ty jeździsz sportowo rowerem, Świnoujska Inicjatywa Rowerowa turystycznie. Takim naszym wspólnym mianownikiem jest ten rower. Ale głównym wspólnym mianownikiem jest chęć pomożenia ci i od Świnoujskiej Inicjatywy Rowerowej przekazuję ci kalendarz z twoimi zdjęciami. Jest nietypowy, bo ma 3 miesiące tego roku i na następny rok cały. Życzę ci,
żebyś cały czas była tak uśmiechnięta jak teraz i żebyś pokonywała dalej samą siebie, tak jak to robiłeś do tej pory. Dziękuję serdecznie. No, chcę powiedzieć, że to jest najpiękniejszy plakat i kalendarz. Kalendarz pierwszy w moim życiu z moją osobą, że tak powiem, na kartkach. A strona ta pierwsza, no najpiękniejsza, jaki na razie miałam, a miałam wiele tych plakatów po moich kolejnych medalach. Także dziękuję ślicznie wszystkim, którzy w ogóle tutaj przyszli. Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa. A tutaj właśnie trener, mój trener Marian Kowalski zaprezentował rower. Właśnie ten rower, który startował na olimpiadzie. Ja już na nim trenuję, oczywiście albo na zamkniętych drogach, tak jak dzisiaj, gdy jest zamknięta, albo w domu wpięty, mam wpięte tylne koło, żeby się nie przewrócić, bo jeszcze ta równowaga jest słaba. I jest to no, pamiątka naprawdę cenna dla mnie i ten rower postanowiliśmy również do licytacji dać, jeżeli ktoś by chciał zdobyć taki rower, no to będzie licytowany właśnie również na rzecz mojej operacji oraz środków do trenowania. Bo nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, po starcie w Mistrzostwach Świata zabrali mi stypendium sportowe ministerialne, także dla mnie był ogromny sukces, że ja 17 dni po operacji wystartowałam w Mistrzostwach Świata na tym rowerze, no na takim rowerze, bo na Giancie akurat, gdzie reprezentowałam tą firmę, ale na szosowym wjeździe na czas i na takim rowerze udało mi się zdobyć. Widzę, że już zawodnicy się niecierpliwią, przepraszam wszystkich. Świetnie, że humor pomimo tych perturbacji zdrowotnych Aniu ciebie nie opuszcza. Asiu, kilka słów na temat tego, co się jeszcze będzie w dniu dzisiejszym działo, bo to nie jest jedyna impreza adresowana do Ani. Szanowni Państwo, już odpowiadam, co dzisiaj będzie się działo. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. O godzinie 17.30 do Miejskiego Domu Kultury, sali teatralnej, będzie ciekawy wykład. Ciekawe i trudne losy polskich sportowców, olimpijczyków, osób, które reprezentowały Polskę bardzo godnie na olimpiadach, ale kiedy przyszło zdać egzamin z patriotyzmu, potrafiły także oddać swoje życie za ten kraj. Przy okazji chciałam bardzo pięknie podziękować wszystkim patronom tej akcji, członkom Polskiego Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale także władzom miasta, że podjęły się tego trudnego zagadnienia i wzięły to na siebie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Markowi, Pawłowi, wszystkim Państwu, Wiesiowi, Andrzejowi, każdej osobie osobna i indywidualnie za to, że jesteście, za każde 2 złote, które wrzucicie do puszki i za to, że ta akcja, która zaczęła się w Londynie, tak pięknie jest kontynuowana w tym mieście. Dziękuję bardzo. Yeah.